Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy na Gran Hiszpanii na torze Katalonia. Moi drodzy, zrobiłem sobie kolejne ulepszenia, więc zużycie paliwa, że troszeczkę ona będzie mniejsze, to mi tak dużo jakoś nie da w mocy i tak dalej, no ale zawsze coś, potem będzie na serwacie, będzie moc. Ale dobra, pokażę opóźnienie kwalifikacyjne, a potem wyścig. Proszę Państwa, jesteśmy na torze pod Barceloną, w miejscowości Montmeló, w miejscu, gdzie właśnie znajduje się ten przepiękny tor Katalonia, tor, który kierowcy znają naprawdę bardzo dobrze, tak samo jak zespoły, gdyż tutaj odbywają się zawsze testy przedsezonowe, więc zawsze wiemy, jak tutaj jechać na limicie, jakie jest najlepsze ustawienie, chociaż Patryk Nowak ma z tym ogromne problemy na tym torze. To jest Hiszpania przez kierowców, w sumie nazywana różnie, tych bardziej oczywiście mówię tutaj, co grają w F1, bo w sumie opinie są bardzo zróżnicowane. Ja należę do tych, którzy ten tor w sumie lubią, ale zawsze tutaj idzie trudno, zawsze idzie trudno. I tego się będziemy trzymać, moi drodzy. Jest 17 bodajże miejsce w kwalifikacjach, także i tak jest dobrze, bo było naprawdę o wiele, wiele gorzej, jeżeli chodzi o treningi. Startujemy tak, 17 pola, mam taką nadzieję. Strategia wyścigowa 1, pit stopik. Okej, no to spoko, no to ruszamy, słuchajcie, na wyścig. Która pozycja startowa? 17, więc jest git, jest git. Mogło być o wiele gorzej. Moi drodzy, już od tego odcinka wkraczamy w taki ten tryb cotygodniowy i od razu na wstępie, póki mnie jeszcze ktoś słucha, chciałem podziękować wszystkim za tą wyrozumiałość, aż byłem w szoku, naprawdę, że mówicie, że spokojnie, że jeden odcinek to jest naprawdę też dużo, więc super, dziękuję wam serdecznie za to i super, pokazuję po prostu, że jesteśmy jakby taką w sumie rodziną, że jednoczymy się w moim bólu zajęć, no nie no, słuchajcie, śmieję się w każdym razie, no. Dziękuję za to, że tak zrozumieliście to, co wam powiedziałem i super, i to mnie bardzo, bardzo cieszy, serio. Ustawiamy się już przed startem. Będzie to trudny wyścig, coś tak czuję, ale pamiętajcie, ja zawsze to mówię co roku, znaczy w każdym sezonie, nastawiamy się zawsze, że od Monako jest lepiej. Zawsze. Te pierwsze 5 wyścigów w sezonie zawsze było dla mnie trudnych, więc oby to był ostatni trudny wyścig. Oby to był ostatni trudny wyścig, bo czuję, że taki będzie. Bardzo dobry start, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego, lepiej od Gutierreza. Pięknie, 15 miejsce, fenomenalnie. To jest mój partner zespołowy, który w ogóle się we Włoszech, ojojojojoj, bo mamy Grand Prix Włoch przecież teraz ten weekend. Zakwalifikował do pierwszej dziesiątki, 11, 12 miejsce, rewelacja po starcie. Wystartował jak z procy po prostu kierowca z Polski, nieprawdopodobne koło nas Jenson Button, który za rok nie będzie się ścigał w Formule 1, będzie za niego Stoffel Van Dorn. On będzie w roli takiego trochę asystenta w tym McLarenie i tak przez jeszcze kolejny sezon 2018. Pięknie atakujemy go z lewej strony, wciskamy się i jest dobrze. Podobnie tak samo Massa, tylko że Massa już niestety się wycofuje kompletnie z Formuły 1, za rok już nie będzie w stawce.
A więc pewne rzeczy się już wyjaśniły. Oj, tutaj baton z prawej strony na pewno jest obok. Tak jest, puszczamy go, on jest jednak szybszy. Więc już wiemy, że za rok będzie Macarena Stoffel Van Dorn obok Fernando Alonso. Baton w roli takiego trzeciego kierowcy, że jakby coś się działo, to może zawsze zastąpić. Oj, baton strasznie wolno tutaj na tej prostej. Jednak chyba silnik Hondy jest gorszy od silnika Ferrari. No, lepiej na wyjściu. Chociaż najwięcej tracę w trzecim sektorze. I to jest problem. Niestety. To jest to, na którym ta opona przednia lewa, widzicie, cierpi właśnie w tym miejscu na przykład. To jest szybki zakręt strasznie. Ojojojojoj, tu mogę się naprawdę uślizgnąć. Zobaczcie, ile się zużyło na jednym zakręcie. To jest właśnie to, że to jest taki tor, gdzie trzeba będzie bardzo oszczędzać opony. Ale to nie jest takie proste, bo ta przednia lewa cierpi strasznie. I tylko ona, zobaczcie, bo tak normalne to w miarę się spokojnie zużywają. Ojojojojoj, tutaj proszę Państwa, nieprawdopodobne. Chyba wyprzedzimy Alonso w ogóle. Coś nieprawdopodobnego. Proszę Państwa, atak! Hasem atak, niesamowite. Lepiej, jeżeli tam w ogóle ktoś blokuje strasznie stawkę, bo ktoś muszę uważać na moje paliwo. Ależ tam z przodu zamieszanie. Postaram się w tym wyścigu nie zdobyć kary, to jest mój cel też. Ależ tam blokuje chyba, to jest Felipe Massa, który chyba już się pogodził z tym, że zaraz nie będzie go w Formule 1. Lepiej wyszliśmy tutaj znowu od Bottasa. Ajajajajaj, kontakt! Co ja robię w ogóle? Masakra! Głupota, za szybko, Patryk. Już się podjarałem, że już mi dobrze idzie. Bottas już jeżdża, zobaczcie jak szybko, on idzie chyba na dwa pit stopy. Ja też postaram się jechać tyle ten na jeden. Uj, tu Alonso będzie chyba mnie wyprzedzał jednak. Ojojoj, Alonso! No Alonso nieprawdopodobnie się zachował. To on zahamował przede mną dosłownie, no to ja się przeraziłem. Ależ walka w koło! Gdzieś Alonso też tak atakował, no tutaj widzę. Nie mam szans, Hülkenberg ma lepszą aero chyba. Zjeżdża Hülkenberg. Rzuca, jeszcze jednak opony są, że teraz będzie szybszy tutaj. Nie będę sprawiał problemu, co jest mój partner zespołowy. O, jeszcze tam baton z prawej. Oj, tu będzie ciężko, ósme miejsce. Patrzcie, odpuścił baton. Oj, uderzył ktoś chyba w nas. Yellow flag, ktoś uderzył chyba. No. Dobrze, nie wolno tak robić, Patryku, bo dostaniesz karę jeszcze. Mówię, przez ten spoiler niestety trochę sobie psuje to wszystko, no ale trudno. I tak jest dobrze, naprawdę jest dobrze, bo możemy walczyć w tym wyścigu, że jestem pod wielkim wrażeniem swoich tutaj, swoich czasów. Że mogę walczyć z DRS-em nawet. Wywieziony baton! Dobrze. Bardzo dobra tutaj agresywna jazda Patryka. Nie ma szans baton się w ogóle przecisnąć, jeszcze poczekam chyba jedno kółko. Zobaczymy kiedy zjedzie Gutierrez, on chyba będzie czekał albo na mnie. O, jeszcze je zostaje na torze, no tutaj się boję, kiedy on zjedzie. Na koniec wyścigu zostanę i paliwo, i wszystko. Na razie będzie trzecie miejsce, na to wygląda, albo czwarte. Będzie trzecie miejsce, ale Rosberg tutaj będzie od razu ode mnie szybszy na pewno. Jeszcze za mną jest Julian Palmer. Na tym kółku zjeżdżamy, zobaczymy czy Gutierrez też zjeżdży, bo jak zjedzie Gutierrez, to będzie przypał jak nie wiem co. Zostaje na torze. W boksie jest, ja nie mogę zjechać. Stracę jeszcze na tym. Ojojoj, ja muszę zostać na torze, bo stracę jeżeli zjadę do boksu. Liderujemy wyścigu. Wirtualny safety car, proszę Państwa, a więc coś nieprawdopodobnego. No to co szczęścia. Ujujujujujujujuj. Mamy szczęście. Mamy dużo szczęścia. I do boksu na tym okrążeniu. Że mamy teraz safety car wirtualny.
Oj, tam już Rosberg próbuje. No ja nie mogłem zjechać, bo zjechał Gutierrez, a więc... Głupia sytuacja strasznie, bo bym stracił po prostu w boksach, nie? Oj, 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 już myślałem, że... Okej, okay, zmieściliśmy się w delcie. Byleby bez karbo w tym wyścigu, naprawdę, jeżeli będzie druga dziesiątka, będzie dobrze, serio, się ucieszę. No też możemy tam fajnie walczyć. No jest wymieniana spoilera. Przedniego skrzydła, znaczy spoilera, przedniego skrzydła. No i będzie daleko, ojojoj, będzie daleko, proszę Państwa. 8 sekund w boksach, to jest dużo i będzie 20 chyba miejsce wyjazd. Tak jest. A więc musimy tutaj cisnąć. Oj, tam jeszcze Wehrlein, Wehrlein, Wehrlein. No, mnie podciął prawie. Nie, 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 tutaj się jednak chyba nie poddamy. Nie poddaliśmy się, wyprzedziliśmy Wehrleina. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz byle do mety na tych oponkach. Już nie będę zjeżdżał. Niektórzy będą jeszcze zjeżdżać, także tutaj mogę mieć jeszcze szansę na ewentualnie lepszy wynik. Tylko muszę cisnąć na tych oponach i to teraz. I to teraz, bo potem będę je oszczędzał. Także zrobię sobie mieszanka i oszczędzamy oponki. Ciskamy się Magnusenowi pięknie, ależ tutaj agresywnie. Już mam dwa ostrzeżenia, słuchajcie. Tu muszę naprawdę uważać, jestem na krawędzi kary. Wyprzedzony, wyprzedzony. Tutaj będzie jeszcze DRS, bo jestem z Ericsson. Jestem na krawędzi kary, dosłownie. Ależ blisko Ericsson. Ależ blisko jestem kierowca. Coś od niego szybciej ewidentnie. Ja tu się chciałem odcisnąć. To nie miało szansy w ogóle powodzenia. No i jest strata od razu. Widzicie, ja tutaj uważam strasznie na te ścinania. Jestem szybszy od Ericssona ewidentnie, więc na spokojnie muszę się do niego zbliżyć. Trochę się uspokoić. Oj, 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 będzie atak Bottasa. Bottas w ogóle nie jest niesamowite. Czyściutko, 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 chociaż Bottas jest naprawdę w dobrej sytuacji. On mnie chyba wyprzedzi jednak, Bottas. Tak, tak. Oj, tutaj w ogóle prawie mnie uderzył. No Bottas się tu będzie przebijał, on ma lepszy samochód, ewidentnie, to nawet nie ma co walczyć. Z nim, ale z Sauberem można bez problemu, tak myślę. Szans nie ma, kompletnie. Wow, ależ atak tutaj na Magnusena. No, chyba się tego nie spodziewał, że zaatakuje, w ogóle tam się wcisnę. Wszystko widzicie w ramach przepisów i to było w ramach przepisów, wszystko ładnie w granicach toru. Już się ślizgam, już jest ciężko mi się utrzymać, ale czekam jeszcze na kolejne pitstopy, bo wydaje mi się, że część zawodników pojedzie jednak na dwa, a nie na jeden. Tutaj możemy troszkę jeszcze zyskać pozycji. Ostatnie zagrożenie tego wyścigu, proszę Państwa. Paliwa jest jeszcze troszeczkę, to musimy na to uważać. Chyba kończą się opony już przed tym bolidem Saubera, bo straszny tam tłok jest. Ja tutaj walczę na limitach toru, serio, tutaj mam dwa ostrzeżenia. Przy trzecim jest już kara. Tak, ja już obeznany w temacie, więc wiem, za ile ostrzeżeń już jest kara. I muszę uważać po prostu na limit, tak samo na paliwo chyba bardziej już teraz, bo naprawdę to wygląda źle. Ericssona raczej niestety nie wyprzedzę, tak samo zdziwimy się, że jest chyba tylko jednak na jeden pit stop jadą kierowcy. Hamilton wygrywa. A ja jestem daleko. Daleko jest Patryk! Znowu daleko, kolejny słaby wyścig. Kierowcy Hasa, no jak tak dalej pójdzie, to będzie informacja od zespołu, że... No, jeżeli się nie poprawisz, to wyrzucimy z zespołu. Żeby nie było tylko takiej sytuacji, bo to będzie trochę przypał. Nie no, nie powinno być aż tak źle. Standardowa już. 19 miejsce w tym wyścigu prawdopodobnie, no to jest rozczarowanie. Ale nie ma kary, na to wszystko wskazuje, więc jest duży sukces w końcu Patryka, że potrafi przejechać wyścig. Jednak na limitach toru przestrzegać je, tutaj się to da zrobić. Tylko trzeba myśleć, po prostu trzeba myśleć, a za tydzień Monako, a więc kolejny nieprawdopodobny wyścig. Myślę, że jeszcze ciekawszy niż tutaj. I tam kwale będą ważne, więc brawo, 19 miejsce Patryku.
naprawdę było źle na początku weekendu, więc jest gig bez żadnej kary, a więc w sumie jest rewelacja, także... Także super. A więc, moi drodzy, tak to wygląda. Wszyscy na jeden pit stop pojechali. O nie. Moi drodzy, po zakończeniu nagrania, dosłownie jak były wyniki, to w tym momencie pojawił mi się błąd w grze i niestety mi grę wywaliło. I nie będę, po prostu nie mogłem jakby tego zapisać, tego mojego wyniku i dlatego mi się to wszystko jakby cofnęło i wyścig mi się kompletnie nie zapisał. W każdym razie wyścig zostaje u mnie zaliczony, natomiast pominąłem ten wyścig i co jest najśmieszniejsze, mój bot zdobył punkty i to jest w ogóle nieprawdopodobne, że bot zdobył punkty. No ja wam zaraz to pokażę po wynikach, bo aż sam w to nie wierzę, jak to jest w ogóle możliwe. Ranking, widzicie ranking? Widzicie, mam jeden punkt, nie? No i to właśnie, ja byłem 10. miejsce zająłem, byłem nawet lepszy od Gutierreza, więc jak coś, to pominąłem ten wyścig, dlatego że gra mi się jakby zepsuła, w cudzysłowie. No, ale w przyszłym odcinku ruszamy na następne Grand Prix, także przepraszam za tą samą sytuację, no ale w Monaco oczywiście liczymy, że będzie mi o wiele lepiej się ścigało i nie będziemy musieli, i nie, na szczęście, żeby gra działała, tak? To jest ważne. Także dzięki za ten odcinek, komentujcie, subskrybujcie, zaglądajcie na kanał, na mojego Facebooka, na moją stronę www.polskifanf1.pl i w przyszłym odcinku ruszamy na perełkę sezonu, czyli na Grand Prix Monaco. Trzymajcie się, cześć!